Cykoria S.A. jest producentem koncentratów spożywczych, suszów warzyw i owoców, przypraw i mieszanek przyprawowych, a także suszu cykorii korzeniowej. Zakład produkcyjny firmy znajduje się na Kujawach, w Wierzchosławicach. Firma WDX S.A. od kilkunastu lat dostarcza tam rozwiązania z zakresu logistyki wewnątrzmagazynowej. W ostatnich latach wraz z rozwojem naszej firmy potrzeby magazynowe rosły. Ostatni magazyn wyrobów gotowych, który był oddany w roku 2014, to jest powierzchnia magazynowa gdzieś 3600 m2, wysokość magazynu 11 metrów i pojemność miejsc paletowych ponad 7000. Przed realizacją systemu przenośników przez firmę WDX S.A. transport pomiędzy produkcją a magazynem odbywał się samochodami. Wiązało się to z zatrudnieniem dodatkowych ludzi na nocnej zmianie i było uciążliwe organizacyjnie. Zrealizowana przez firmę WDX S.A. instalacja przenośnikowa znacząco usprawniła transport między produkcją a magazynem. W skład instalacji wchodzą moduły załadunkowe palet, moduły rozładunkowe palet, obrotnice, windy oraz oczywiście przenośniki rolkowe napędzane. System transportu ma na celu połączenie hali produkcyjnej z halą magazynową. Załadunek odbywa się przy pomocy wózków widłowych czołowych, elektrycznych lub ręcznych. Po odłożeniu ładunku przez operatora układ automatycznie rozpoczyna transport. Moduł załadowczy wyposażony jest w hydrauliczny napęd unoszenia, a podniesienie towaru do wysokości 60 cm zajmuje 15 sekund. Dalej znajduje się główny element instalacji – przenośniki napędzane rolkowe o łącznej długości 241 metrów, z czego estakada transportowa ma długość 188 metrów. Po drodze system przenośników musi pokonać różnicę wysokości, podnosząc towar na paletach z poziomu hali produkcyjnej na poziom estakady i następnie opuszczając towar w magazynie. Do tego celu służy system trzech automatycznych wind do palet. Zamontowana w torze przenośników obrotnica automatycznie zmienia kierunek jazdy palety o 90 stopni. Do rozładunku palety z przenośnika wykonaliśmy moduł rozładowczy dla wózków paletowych ręcznych. WDX S.A. opracował specjalny system przenośników z zagęszczoną podziałką rolek oraz obrotnice z unoszonymi rolkami w celu zapewnienia płynnego przepływu materiałów. Linia do transportu palet w firmie Cykoria jest jednym wielkim buforem. Palety są buforowane podczas zmiany nocnej oraz pracy w weekendy, natomiast odbierane są w magazynie podczas standardowych godzin pracy na pierwszej i na drugiej zmianie. Firma Cykoria w zakresie magazynowania, można powiedzieć, że w pewnym sensie rozwija się razem z firmą niegdyś Vandalex, a teraz WDX. Pierwszy magazyn miał około 6 metrów wysokości, kolejne były mniej więcej o 2 metry wyższe. Aktualnie to jest 11 metrów. Ostatni poziom jest na 9,5 metrach, a wózki obsługujące te magazyny mają 10-metrowe maszty. Do obsługi tak wysokich regałów potrzebne są wysoce specjalistyczne wózki Crown, wyposażone w dodatkowe systemy ułatwiające ergonomiczną pracę na takich wysokościach. Wózki mają zarówno preselekcję wysokości, jak i kamery, które ułatwiają operatorom wkładanie palet. Firmą WDX pracuje się bardzo dobrze. No, z firmą WDX pracujemy od 1998 roku do dziś. Tak, gdybyśmy byli z firmy niezadowoleni, na pewno tak długo byśmy nie współpracowali. Dużym ułatwieniem w naszej współpracy jest to, że firma Cykoria zaufała nam w całym zakresie produktów, które oferujemy. Dzięki temu możemy skoordynować urządzenia typu przenośniki, regały, wózki widłowe. Ich działanie dzięki temu jest spójne i konsekwentne i jak najbardziej ergonomiczne, a to również przekłada się na rozsądne koszty takich inwestycji.